Cześć, witam Cię w szóstym dniu naszego treningu. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą na temat stretchingu. Przedstawię Ci, czym jest stretching, czyli rozciąganie, po co mamy się rozciągać, do kogo skierowany jest stretching. Wytłumaczę Ci pokrótce fizjologię tego procesu i przedstawię bardzo ważne informacje, które na pewno przydadzą nam się podczas kolejnych naszych ćwiczeń. Ponieważ w kolejnym dniu treningu, czyli siódmym, będziemy mieć taki trening stricte rozciągający, dlatego poruszymy sobie ten temat dzisiaj. Może coś na temat stretchingu. Czym jest stretching? Jest to, tak jak wcześniej wspomniałem, rozciąganie mięśnia. Jest to zwiększanie amplitudy ruchu w naszych stawach i ulastycznianie mięśnia. Jak możemy sobie najprościej podzielić stretching? Otóż dzielimy sobie na dwa podstawowe rodzaje. Jest to stretching dynamiczny i stretching statyczny. Osobom początkującym zaleca się stretchingu statycznego. Z czasem przechodzimy sobie do bardziej dynamicznego. Natomiast coś o stretchingu dynamicznym. Tutaj jakby mięsień jest cały czas w ruchu. Raz go rozluźniamy, raz rozciągamy, ale cały czas jest w ruchu. Są to różnego rodzaju na przykład wymachy nóg. Tak, czy wymachy, gdzie cały czas mięsień pracuje, jest w ruchu. Natomiast stretching statyczny opiera się na wytrzymaniu w pewnej pozycji mięśnia rozciąganego dłużej niż 30 sekund. To jest bardzo istotna informacja dla Ciebie, ponieważ mięsień rozciągany krócej niż 30 sekund działa. Jakby cały ten proces działa odwrotnie wtedy, ponieważ mięsień, jeżeli jest nieumiejętnie rozciągany, rozluźniany, to się kurczy. Jest to odruch bezwarunkowy na rozciąganie. W związku z czym działamy przeciw temu, co chcemy osiągnąć. Po 30 sekundach rozciągania osoby, która nie miała nigdy do czynienia ze stretchingiem, mięsień plus minus, można powiedzieć, że się zaczyna rozluźniać. Osoby, które już się rozciągają, które mają wiedzę na ten temat, ten okres rozciągania może być krótszy, ponieważ potrafią rozluźnić ten mięsień wystarczająco, aby mógł się rozciągać. Czyli to wymieniliśmy sobie taki podstawowy stretchingu. Może teraz przejdziemy do fizjologii rozciąganego mięśnia. Opowiemy sobie o tym procesie. Tak, długość mięśnia wzrasta, kiedy nabudowują się komórki, powstają nowe komórki mięśniowe, tak zwane sarkomery. One kurczą się i rozluźniają się i w momencie, kiedy się rozluźniają, są bardzo elastyczne. Dwa białka, miozyna i laktyna, są ze sobą połączone. Teraz w momencie, kiedy się mięsień rozciąga, laktyna i miozyna względem siebie zmieniają swoją odległość, czyli skracają się bądź wydłużają. W ten sposób. W momencie, kiedy mięsień jest rozciągany, z każdym stopniem większego rozciągnięcia jakby siła tego mięśnia maleje, tak? I spada. W momencie, kiedy rozciągniemy mięsień do 170% jego długości, wtedy ta siła mięśnia jest zerowa. Normalnie mięsień kurczy się do 70% swojej własnej długości i rozciąga się do 130% swojej naturalnej długości. Natomiast przy wyizolowanym mięśniu jest to skurcz do 50% swojej długości i rozciąganie ponad 130% swojej długości. To tak pokrótce o rozciąganiu, o fizjologii mięśnia rozciąganego. Teraz byśmy sobie powiedzieli, dla kogo jest rozciąganie.
komu jest potrzebne, po co to rozciąganie. Tutaj mamy dwie grupy docelowe. Jedna to będzie grupa sportowa i druga grupa będzie grupą rekreacyjną. W tej grupie rekreacyjnej też możemy zaliczyć wszystkie działania mające na celu rehabilitację bądź elementy takie lecznicze. Natomiast tak, dlaczego sportowcy? No, dla sportowców jest to niezbędny element treningu. Wzrasta bardzo duże czucie proprioreceptywne. Czym jest czucie proprioreceptywne? Jest to czucie własnego ciała, podświadome czucie własnego ciała. W momencie, kiedy się rozciągamy, powoli odczuwamy, wiemy, gdzie dany mięsień jest, jak go rozluźnić. W związku z czym stajemy się świadomi położenia własnego ciała, czucia własnego ciała, bez patrzenia w jego kierunku, po prostu go czujemy. Parę słów chciałbym powiedzieć Ci jeszcze o stretchingu. Oczywiście stretching wykonujemy po rozgrzewce, po porządnej rozgrzewce. Rozciąganie bardzo sprzyja takiemu właśnie czuciu, to się nazywa czucie proprioreceptywne. Oczywiście rozciągając się zmniejszamy szanse na jakiekolwiek kontuzje bądź urazy. Istnieje pewna zasada, jest to zasada taka raczej ze wschodnich sztuk walk, że można rozciągać się na sucho, natomiast zaleca się tą metodę już osobom, które mają styczność ze sportem i z rozciąganiem dłuższy okres czasu. Wtedy się przygotowuje mięsień do pewnego zakresu ruchu bez rozgrzania mięśni wcześniejszych. Przy rozciąganiu bardzo istotnym elementem jest symetria, czyli w momencie, kiedy rozciągamy lewą stronę, to rozciągamy również prawą stronę. Jeżeli rozciągamy mięsień przedniej mięśni nogi, to rozciągamy także mięsień przeciwny, czyli przeciwdziałający odwrotnie, tak zwany mięśnie antagonistyczne, czyli tylnej grupy uda. To są takie informacje, do których należy się stosować, które zresztą w naszym następnym dniu będziemy je wykonywać, czyli żeby zachować tą symetrię w rozciąganiu. Bardzo ważny jest również oddech. Nie możemy zapominać o tym, że jest to, szczególnie przy rozciąganiu statycznym, że jest to w pewnym stopniu, to znaczy jest to statyka i ten regularny oddech jest niezwykle ważny, jeżeli chodzi o rozluźnienie mięśnia. Im głębszy wydech zrobimy, tym bardziej będziemy rozluźniać nasze mięśnie, będziemy starać się rozluźniać nasze mięśnie. Myślę, że to pokrótce takie podstawowe informacje o rozciąganiu, a to, czego nie powiedziałem dzisiaj, na pewno dopowiem na naszym jutrzejszym treningu i mam nadzieję do zobaczenia jutro.